Cześć, witajcie w kolejnym filmie, w kolejnych wypiekach. Ostatnio na Instagramie pokazałem wam, że zrobiłem focaccię. To są takie moje wspomnienia z Bibione, jak z żoną i z rodzinką całą jeździliśmy na wakacje do Bibione i zawsze jak chodziliśmy na plażę, to rano w piekarni kupowaliśmy focaccię. I dzisiaj pokażę wam, jak zrobić taką focaccię w domu, na szybko. Nie ma tutaj tak naprawdę nic skomplikowanego i na pewno się to wam uda. Dobrze, moi kochani, co potrzebujecie do tego przepisu? Na pewno potrzebujecie drożdże. Mamy tutaj świeże, ale możecie użyć suchych drożdży instant. Wszystkie dokładne proporcje znajdziecie w opisie. Mąka. Tu oczywiście więcej mąki, bo u mnie mąki to jest zawsze w domu sporo. I oliwa z oliwek. Ciepła woda. I pieprz. I oczywiście jeszcze sól zaraz tutaj dodamy. Teraz odważymy sobie wszystko i trafi to do naszego tutaj miksera. Będziemy miksowali tą końcówką do ciasta. Dobrze, to na początku do miski dodamy mąkę. Dajemy do środka. Tutaj rysta i kuniec. Widzicie, mówiłem, że się mąka szybko skończy. Mąka się kończy po prostu u mnie w domu najszybciej. Cukier? Nie. Sól? Nie. Ale mąka idzie jak woda po prostu. Tym bardziej teraz, jak siedzimy w domu. Później będziemy to wspominali. Teraz drożdże. Tak mniej więcej 21 gramów. I teraz jak to mamy, to dodamy 100 ml oliwy. Ale coś czuję, że tutaj tyle nie ma. No tutaj też jest mało. No nie, pozbędę się całej oliwy. A do tego przepisu potrzebujecie sporo tej oliwy, bo będziemy później smarowali jeszcze blachę, ale to użyjemy takiej oliwy w sprayu. I 400 ml, 450 ml ciepłej wody. Do tego możecie tak dwie łyżeczki kruszonego pieprzu dać. Ja tutaj tak posypię. Doprawię. I oczywiście sól u mnie też tutaj resztki. Wykończyłem po prostu całe zapasy. Wszyscy mówią, a nie zamawiajcie za dużo. Nie zamawiajcie i później wszystko się kończy, tak jak u mnie. Dobrze. Jak macie te wszystkie składniki, mąkę, drożdże, pieprz, sól, oliwę, tutaj wodę ciepłą i to wszystko, to teraz założymy ten hak do mieszania i tak zostawimy na 5 minutek, żeby nam się to ładnie wymieszało. Też zabierzemy to wszystko z dołu, tą mąkę też, żeby się fajnie wymieszało. Nie bójcie się, to ciasto będzie bardzo, bardzo lejące, bardzo lepkie, takie płynne, ale takie musi być. Dobrze, moi drodzy, ciasto jest gotowe, jak widzicie, lejące się. Nie tak bardzo płynne, jak myślałem, jak było ostatnio, ale jest ok. Przygotowałem sobie miskę, w której nasze ciasto będzie rosło mniej więcej 90 minut, 2 godziny. Wypsikałem ją oliwą, oczywiście możecie wziąć sobie trochę oliwy, wysmarować. I tu włożymy nasze ciasto. Zapraszam. Blam, niam, 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 niam. Ale to będzie pyszne, mówię wam. Będzie takie dobre. I to ciasto popsikamy jeszcze trochę oliwą, tutaj z góry, żeby nam nie wyschło. Tutaj oliwy idzie na to ciasto bardzo dużo. I to sobie teraz przykryjemy i zostawimy tak na te 2 godziny. Wyrosło moje ciasto i teraz je wlejemy tutaj do blachy, a widzę, że ona tutaj oliwki wypestkuje. Kalamatę prawdziwą. Super. Możemy z pestkami, ale później będzie trudno się jadło. Nie, będziemy... Wypestkujemy. Więc ja to przeleję teraz to, o. Zobaczcie. Pokaż. Cyk. Ale to jest płynne faktycznie. Tak, o. Zapraszam tu. Oczywiście blacha jest wysmarowana olejem, wypsikana olejem. I w to wciśniemy teraz oliwki. I teraz jak to ciasto jest tak rozłożone, to możemy w to wcisnąć oliwki. I zakryjemy ciastem, jakby zawiniemy tak, żeby te oliwki były w środku i nam znowu rośnie przez takie mniej więcej 35 minut. Już nasze ciasto trochę wyrosło. Wciśniemy w to oliwki. Możecie to wcisnąć i później może rosnąć, obojętnie jak wolicie. O tak, paluszkiem. Cyk.
Dobrze. Jak to zrobić? Polejcie na to oliwę. Ja sobie popryskam oczywiście. Posypiemy sól. Ja mam tu taką wędzoną. Taką grubą, zobaczcie, o. Ona jest super. O, teraz na górę. Wow, to będzie wspaniałe. Już pachnie tą oliwą pięknie. Dodamy również świeżo posiekanego rozmarynu, jeżeli nie macie. Dodajcie suszony. Posypiemy to. Super. Wstawimy troszkę jeszcze, żeby wyrosło. I wstawimy zaraz do pieca. Dobrze, moi drodzy, to teraz jak nam to wyrosło, to wstawiamy tak na 20-25 minut do piekarnika. Rozgrzanego oczywiście wcześniej. I nam się to ładnie spiecze. A sorry, że tutaj tak mi hałasuje maszyna, bo suszę pomarańcze. I do pieca. O wow, to będzie... To będzie tak dobre. O wow. Moi drodzy, to jest nasza focaccia, którą zrobiliśmy wczoraj. Jest mięciutka, jak widzicie. Oczywiście ktoś mi tutaj zjadł. Jakieś myszy. Myszy zjadły. Odkroję wam kawałek, żeby pokazać. Najbardziej w środku jak wygląda. O, zobaczcie. Wow. Coś pięknego. Widzisz te oliwki, Karo? Zobaczcie to. Czyż to nie jest tak super? Tak pyszne, mega wam polecam. Naprawdę, przepyszne. No, testujemy. Wiem, że już zjadłaś. To nie ja, to córce dzisiaj robiła. Tak, to tak. Nie ja. Co, mam wziąć kawałek? Nie. Podziel tak. Podziel między domowników. Uwaga. Zobaczcie to. Jakie super. Jak to sól czuć. Powiem ci, że poprzednia może była bardziej mokra, bo były surowe pomidory w środku, nie suszone, tylko świeże. Ale jest tak pyszne. To jest naprawdę lepsze niż jakiś chleb. Polecam wam, żebyście sobie zrobili. Ciasto. Ciasto jest puszyste. Może weźmiemy kawałek dla babci, jak będziemy. No, musimy chyba. Żeby spróbowała. Głodny jest to. Jogurt ci nie wystarczył na śniadanie? No. Darek piecze pyszne rzeczy, naprawdę. Dobrze, moi drodzy. Mam nadzieję, że film wam się spodobał. Było mnóstwo pytań na Instagramie, jak to zrobić. A teraz możecie to wspólnie zrobić w domu. Macie czas, macie drożdże, macie mąkę, mam nadzieję. Więc próbujcie, super. Smak. Dla mnie to smak wakacji, wiesz? Smak wakacji, super. Mam takie wspomnienia. Zbibione z plaży. Trzymajcie się, pa pa. Cześć.